No właśnie, jak pan powiedział, jakie stowarzyszenia? No te stowarzyszenia pedałów, no. Czy nie uważa pan, że to jest obraźliwe? Znaczy wie pan, no, tak ludzie mówią o nich, no, ja nie wiem, a jak mam mówić, no, to są pedały. Kiedy po grze chciałbyś podać rękę kibicom, ale oni nie chcą, albo ktoś ci opluje, ktoś rzuci na ciebie banana, ktoś inny wyzwie. Czujesz się bardzo źle. Nikt nie będzie czuł się z tym dobrze. Przed meczem, kiedy wychodziłem z szatni, kibice Motoru krzyczeli: chodź tu bananie. Wracaj do Afryki. Polska tylko dla Polaków. Chodź do banana. And they were making the sound. Oni wykrzykiwali słowa rasistowskie i wydawali małpie odgłosy. To nie jest coś, z czego można być dumny. Nie czuję się dobrze, kiedy słyszę takie komentarze. Na przykład grasz w polu i inny gracz mówi coś do ciebie w związku z tym, że jesteś czarny. To nie jest dobre. Kiedy gram, wołają na mnie bambus, małpa, babuza, mapa. W Polsce istnieją homoseksualiści, proszę bardzo, jak pan lubi mówić długo, i są tak zwani geje. Otóż homoseksualność normalna, byli przez 4000 lat, są sobie, nikomu nie przeszkadzali. Natomiast geje, to jest banda chamów importowanych z zagranicy. Część z nich w ogóle nie są homosiami, oni tylko za pieniądze, że powiem, udają homosi. Gdzie oni są? Kim oni to są? To są importowani z zagranicy ludzie, którzy za pieniądze z zagranicy udają często nie, w ogóle nie są homosiami. Dostają pieniądze na to, żeby rozbijać społeczeństwo i imputować dziwaczne wartości. Proszę pani, a to co pani... Wiechowców się bawi? Nie. Nie? A co, żydostwo cholerne? Skurwysyny Żydzi, cholera Hitler i tam... Doszło do tego skandalu, że przeszli tutaj pod Kościół Mariacki. Powinno się takich rzeczy zakazywać. Policja powinna chronić rynek przed marszem pedałów i innych zboczeńców, a dlaczego, być po naszej stronie. Dlaczego ksiądz używa słowa pedałów? To są geje. Nie, to jest geje, to sugeruje, że to jest coś pozytywnego, natomiast coś bardzo negatywnego. Dlatego słowo pedał jest bardzo odpowiednie. Rozumiem, a... Wystarczająco negatywnie określi to zboczone zjawisko. A homoseksualiści prezentują negatywne emocje? Oczywiście. A dlaczego? No dlatego, że gwałcą prawo naturalne. To jest coś, co w Starym Testamencie, jeszcze w średniowieczu, ludzi o takich skłonnościach palono na stosach po prostu. Może to akurat nie na te czasy. Ale to było średniowiecze, a teraz jest XXI wiek. No ale może powrócimy do tych wspaniałych czasów jeszcze i tych ludzi będzie się palić na stosach. Miejmy nadzieję. Transportu miejskiego w Warszawie nie zgodził się na umieszczenie na autobusach reklamy spektaklu Ostatni Żyd w Europie. Dlaczego? Dyrektor z ZTM stwierdził, że słowo Żyd i Gwiazda Dawida może obrażać uczucia pasażerów. W momencie, kiedy autobus z umieszczonym plakatem reklamującym tę sztukę będzie przejeżdżał ulicą, na przykład szybko, to oko ludzkie wychwyci tam w pierwszej chwili tylko i wyłącznie dwa elementy, czyli nasprejowane czerwonym sprejem na murze Gwiazdę Dawida, a także hasło Żyd, co nie kojarzy się zbyt dobrze. Zmiany genetyczne, dobór naturalny. No to błędy tutaj popełnione naprawiają się dopiero już nie po jednym pokoleniu, jak w przypadku wychowania dzieci, tylko przez kilka pokoleń trwa naprawienie błędów genetycznych. Sytuacja, w której faworyzowane są geny, które są, no, jakby to powiedzmy, raczej mało korzystne dla narodu. Nie wiem, pani redaktor, czy wyznawcy islamu potrzebują meczetu, ale my nie potrzebujemy. A dlaczego, pani My Polacy. Bo to jest, budowa meczetu w Polsce to jest część inwazji islamu na Europę. Powinniśmy się bać tej ekspansji muzułmańskiej? No ale naturalnie. To są obcy, proszę pani. To jest inwazja islamu na Polskę, obcej nam cywilizacji.